Cześć, witajcie z tej strony Kapsel16 i witam was w 7 ciekawostkach o Sarze Naute. Przez długi okres czasu byłem nieobecny na kanale. W ramach rekompensaty zamierzam wam dostarczyć jak najwięcej ciekawostek w formie maratonu. Od poniedziałku do piątku o godzinie 19 będzie się pojawiał jeden materiał z ciekawostkami z serii, które są na kanale. Zainteresowani? Jeżeli tak, to dajcie o tym znać kciukiem w górę pod tym filmikiem. Zanim przejdę do ciekawostek, to chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Tenrobasik, Katarzynę, Areatrona oraz Oliwiera. A jeżeli ty również chciałbyś zostać pozdrowiona, pozdrowiony, to napisz mi o tym w komentarzu. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Sara Naute przyszła na świat 18 czerwca 1998 roku. Amsterdamie. W obecnym momencie ma 21 lat. O rodzicach aktorki nie udało mi się znaleźć żadnych informacji, natomiast rodzeństwo aktorki ma młodszą siostrę o imieniu Julie Naute. Od 2008 roku do 2009 roku Sarah należała do chóru dziecięcego Vara i śpiewała solo Śmiech jest zdrowy. W następnym roku zostaje poproszona o wspólne przedstawienie Dzieci dla dzieci 31. Trzy lata później wraz ze swoją siostrą Julią bierze udział w Avro Junior Song Festival jako duet Sarah i Julia. Ze swoją własną piosenką Żyj życiem, gdzie ostatecznie zajęły trzecie miejsce w Holandii. Od końca 2015 roku do lutego 2016 Sarah zagrała rolę Lose the Gas w młodzieżowym serialu Gaz napięciowy NCRV. Pod koniec 2016 roku podstawiała głos Lori w serialu Disney Channel The Lodge. W 2017 roku zagrała w holenderskim serialu The Ludwigs, wcielając się w rolę Robyn. Rok później wystąpiła w filmie zatytułowanym Elvis, Verald, Soul, Ibiza, grając Emmę. Od 2019 roku do obecnej chwili gra w Zagadki Rodziny Hunterów, wcielając się w Jasmine. W 2016 roku Sarah wraz ze swoją siostrą Julią otrzymała nagrodę muzyczną Radio Disney Music Awards. Uczęszczała do takich szkół jak UVeta Hoflein, Gerd van der Wien College oraz Dutch School of Popular Music. Tak wyglądała aktorka w czasie dzieciństwa, a tak wygląda w obecnej chwili. Podstawiała głos do takich postaci jak Macy oraz Lemmy w włoskiej animacji Winx Club. Posiada kanał na YouTubie, na którym wraz ze swoją młodszą siostrą mają 5 materiałów i ponad 11 tysięcy subskrybentów. Na kanale możemy znaleźć wyłącznie teledyski piosenki Sary i Julie Naute. Łącząc wszystkie wyświetlenia z teledysków, w obecnej chwili nagromadziły ponad 4 147 tysięcy odsłon. Na Twitterze aktorki obserwują ponad 7 tysięcy osób, a na Instagramie ma ponad 62 tysięcy obserwatorów. W tym momencie wyświetlają wam się fanarty aktorki wykonane przez użytkowników, którzy wyświetlają się obok swoich rysunków. Za obejrzenie tego filmiku serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie ciekawostki wam się spodobały. Nawracając do tego, o czym mówiłem na wstępie tego filmiku, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a podobają się tobie moje filmiki, pozostaw po sobie subskrypcję wraz z ikoną dzwoneczka, aby być na bieżąco z wszystkimi nowymi materiałami. Do usłyszenia w przyszłych ciekawostkach. Cześć!